Krajobraz po bitwie, hasło przewodnie festiwalu, które spina te wszystkie opowieści artystyczne, których będzie chyba ponad 20 w tym roku. Krajobraz po bitwie, no to chyba samo przez się rozumie. No, mamy za sobą doświadczenia bardzo burzliwego czasu w Polsce, różnego rodzaju napięć, języka przemocy, wykluczeń, prawda, prób dewaluacji autorytetów, jakiegoś symbolicznego chaosu, z którego się będziemy powoli pewnie podnosić, który pewnie też wynika z jakiejś innej wizji rzeczywistości, ale na pewno nie takiej, która jest otwarta, która jest pełna afirmacji. I to chyba spina te wszystkie spektakle, które w jakiś sposób próbują trochę podnieść się z takiego mroku. W każdym spektaklu opowieść, nawet traumatyczna, stematyzowana w jakimś takim bardzo poważnym temacie, jest jednak działaniem jakby wydobywającym się, które nasycone jest jakimś światłem wewnętrznym, które jest ciągłą wiarą w człowieka, w jego moc oczyszczenia się. Więc tych spektakli będzie właśnie, jak wspomniałem, ponad 20, 7 w konkursie głównym, wyselekcjonowanym przez selekcjonerów, no i kilkanaście w różnego rodzaju konstelacjach tematycznych. W konkursie mamy spektakle takie jak 1989, musical z Teatru Słowackiego, Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo żałuję, Mateusza Pokuły z Łaźni, z Teatru Kieleckiego, z Warszawy Melodramat, Teatr Powszechny, reżyseria Anna Smolar, dwa spektakle z Teatru Starego Narodowego, czyli pewnego długiego dnia oraz Genialna Przyjaciółka. Przyjeżdża do nas również spektakl w reżyserii Małgosi Wdowik z Teatru w Pantomimy z Wrocławia. Też taka słynna powieść i spektakl, który opowiada o pewnej niemocy komunikacyjnej dziecka i świecie dziecka, które się nie może przebić do jakiegoś takiego pełnowymiarowego życia. Więc te światy się w sobie trochę tak przeglądają w takim trochę depresyjnym klimacie, ale same w sobie nie są do końca depresyjne, są raczej jakimś rodzajem instruktażu, jak się z tej depresji wydobyć. Festiwal się zaczyna 8 grudnia, kończy 16. Końcówka jest piękna, bo też mamy tam wspaniały spektakl Król Lir, Andrzeja Seweryna, Krystyna Jandes, My Way, Daniel Orbryski też pokazuje swój spektakl, więc będą też wielkie nazwiska, ikoniczne teatru. Krystian Lupa pokazuje swoją premierę, Maja Kleczyska przyjeżdża z dziadami z Ukrainy. Można długo o tym wszystkim mówić. Wielka uczta, wielka burza mózgowa, sercowa przed Państwem w grudniu przez prawie 10 dni.